Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie film z serii Samony dla widzów. Po krótkiej takiej przerwie, jak to ostatnio ma miejsce. Także od razu może przejdziemy do prezentacji. Samuel123 to jest jego konto. Jeżeli chodzi o progres, który zawsze wam pokazuje, może zaczniemy od wieży. 262 piętro ogólne, wieża światła 95. Cytadela Brutali 70, Drzewo Świata 61, Opuszczona Nekropolia 87. Jeżeli chodzi o wierzchołki czasu, co my tutaj mamy? Ukończone wszystko do Dzikich Pustkowi, Słoneczna Równina na poziomie 95,8. No i reszta, powiedzmy, że w trakcie. Mam nadzieję, że po tych samonach może coś ruszy do przodu. Jeżeli chodzi o poziom VIP-a, to nie ma tutaj paczki ze Strildą, czyli coś było wydane. Ósmy poziom, czyli w sumie niedużo. Ja mam dziewiąty u siebie, a trochę tam wydałem. Także myślę, że tutaj naprawdę ogromnych ilości nie było. Jeżeli chodzi o postacie, trzy postacie na poziomie wzniosłym. Szemira, Belinda, Estrilda. Dwie na mitycznym, Tassi, Keltur. Na mityczny plus, tak dokładnie. Reszta na legendarnym plus. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda we frakcjach. Czyli tutaj dwa ze wzniosłych. Tutaj nawet mitycznego nie ma. I z tego, co mi mówiłeś, przede wszystkim dwie kopie Brutusa by ci się przydały. Tassi na mityczny plus. Tutaj dwie postacie wzniosła oraz mityczna plus. Atalia na poziomie elitarnym plus. Mehira na elitarnym. No i Artura jeszcze nie masz, wiadomo. Przenosimy się po prostu do tawerny. Czyli tak. 80 samonów za diamenty. 95 łącznie za zwoje, czyli 175. 29 za serduszka, no zabrakło tych 4 do 30. 204 w każdym bądź razie, 3 gwarantowane za kamienie, 207. No i 1 lub 2, jeżeli chodzi o karty gwarantowane. Nie wiem dokładnie, czyli będzie łącznie 208 albo 209. Jeżeli chodzi o listę życzeń, Lucius Fox, Rosalyn, Brutus, Nemora Tassi, Keltur. Wszystko jasne, dosyć łatwe do zapamiętania, chociaż pewnie i tak zapomnę. No to zaczynamy. Generalnie chodziło o to, żeby dostać dwie kopie Brutusa. Jeżeli dostanę je wcześniej, to zwojów frakcyjnych i karty używać na niemartwych. Czyli zaczniemy od serduszek. Pojedynczo niestety te 9 muszę otworzyć. Na razie bez elity. Sylwina, jak ja nie znoszę tej postaci po prostu. Jakiś tam jeszcze Arden wpada. I na koniec pojedynczych Hogan. No dobra, no to jedziemy. Może otworzymy raz wszystkie. 3 niebieskie, 7 zielonych, czyli oczywiście standard. A te otworzymy pojedynczo, ale samoistnie. 4 niebieskie, 6 zielonych. Są to serduszka, więc powiedzmy, że to jeszcze zdzierżymy. Mamy pierwszą elitę, a ta elita to Keltur, czyli postać z listy życzeń. Super. No chciałbym dostać tego Brutusa. Dwie kopie najlepiej. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. No niestety. Z tego, co widzę, będą dwie karty gwarantowane, czyli 210, 209 samonów łącznie. No to lecimy. Dziesięciokrotne. Niestety brak elity. Może teraz otworzę sobie według mojej kolejności. No i mamy Lorsana. Co prawda nie z listy życzeń, ale bardzo fajna postać. Nie jest to nowa postać. Przede wszystkim, czyli już gdzieś tam jedną kopię przynajmniej miałeś. Dobra, to teraz może
Dajmy grze otworzyć samoistnie. Nie ma elity. Teraz będzie gwarantowana. U góry? Tak, u góry. Keltur. Kolejny. Lista życzeń oczywiście. Więc całkiem fajnie. Mamy już pierwszą kartę gwarantowaną. Tak, Lorsana nie ma na liście, czyli na razie dwie z listy, jedna spoza. No to przenosimy się na diamenty, bo cały czas mam nadzieję dostać tego Brutusa. Chociaż dwie kopie mogą być już problematyczne, skoro większość już przejechaliśmy z wojów i już wjechaliśmy na diamenty. Ufam grze. No i dobrze, że zaufałem. Mamy Ulmusa. No mimo wszystko wszystkie postacie klasy wzniosłej. Ale Ulmus to nie jest to, czego ja chcę, czego ty chcesz. I nie wiem, czy ktokolwiek chce. Folks, bardzo fajnie. Tylko, że nie z listy. I teraz tak. Wiem, że pojawią się komentarze. Że oczywiście, żeby lista życzeń działała, no to trzeba umieścić tam wszystkie postacie. No i tutaj głosy są sprzeczne, ponieważ gdzieś tutaj było, o, usunięcie wszystkich bohaterów z listy życzeń i pozostawienie tylko jednego nie zwiększy szans na utworzenie tego bohatera z listy życzeń. Czyli nie można ustawić jednego, nic nie ma o innych. Czyli na przykład jeżeli ustawię 19, no to lista życzeń według mnie nadal będzie działać. Więc tak naprawdę nie wiem, skąd wzięły się opinie, że trzeba ustawić wszystkich 20 na liście życzeń. Jeżeli możecie to jakoś potwierdzić jakimś artykułem, odpowiedzią twórców, to możecie oczywiście w komentarzu mi to wysłać. Ja to nawet chętnie przypnę u góry, żeby ludzie zobaczyli. No bo nie wiem, skąd takie informacje w ogóle są. Toran. Wszystkie klasy wzniosłej, ale szału nie ma, jeżeli chodzi no o te postacie, których potrzebujesz. Trochę szkoda. Myślałem, że te samony pójdą lepiej. No była trochę przerwa. Dobra, no przenosimy się na te frakcyjne. Tutaj na pewno jedna elita będzie gwarantowana. No ale liczymy na więcej. No Angheera to nie jest to, czego chcemy. Dawać mi tutaj elitę jakąś. No dobra. No niestety nie ma elity z pojedynczych. Może otworzę sobie tak, jak ja chcę. No tragedia. Nie wiem, czy to nie są jedne z najgorszych samonów. Znaczy wszystkie, tak jak mówię, postacie klasy wzniosłej, co prawda. No ale... No jest Brutus. Przynajmniej jeden. To już coś. Jeszcze jedna kopia i będziesz mógł go zrobić sobie wyżej, tam na mityczny plus nawet. Dobra, no trochę lipa. Brakuje nadal tego Brutusa. Przeniesiemy się teraz do kamieni elitarnych. Ulmus. No ten Ulmus dzisiaj nas prześladuje. Golus. I Baden. Badena chętnie ja bym przygarnął, bo brakuje mi chyba dwóch kopii na wzniosły. No to co, no karty użyję chyba na zwierzę ludzi. Skoro chciałeś dwóch kopii Brutusa, no to jest jedyna opcja. Jeżeli poleci jakimś studentem Brutus, no to drugą kartę użyję na niemartwych. Także trzymajcie kciuki, ja trzymam w każdym bądź razie. No jest Satrana. Trzymamy kciuki nadal. Jest Brutus, dobra. Sprawa uratowana, chociaż to się udało zrobić. Bo tak naprawdę samony nie powalały. Na 200 no zdarzało się, że leciało o wiele więcej. Także zrobić tego Brutusa no na legendarny plus myślę, że mogę bez problemu. I z tego co widzę, masz dostatecznie fuda, żeby zrobić go na mityczny plus. Ale to już pozostawię tobie, żeby nie było, że ci go zrobię, a ty na przykład chciałeś, nie wiem,
numisu sobie zrobić, powiedzmy, w przyszłości. Także to by było na tyle. Salony nie najgorsze, ale mogło pójść lepiej. Przede wszystkim fajnie, że udało się dostać, bo jedyny cel, który mi podałeś, to były dwie kopie Brutusa przede wszystkim, które udało się na szczęście dostać, czyli zawsze coś. W każdym bądź razie ja Ci bardzo dziękuję za możliwość zrobienia tych salonów u mnie na kanale. Dzięki temu w ogóle powstał ten film, także jeszcze raz Ci dziękuję za pomoc w rozwoju tak naprawdę kanału, bo ludzie salony lubią, ja też lubię. Wszystkich obecnych na czacie, na żywo pozdrawiam, życzę Wam wszystkim miłej reszty dnia w sumie. A Wam wszystkim dziękuję oczywiście za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.